Płyta tak naprawdę powstawała bardzo długo. Mieliśmy w planach jakby dużo wcześniej skończyć. Ona powstawała przez ostatnie, nie wiem, 3 lata, jak powiem, to chyba nie skłamię. Tak naprawdę praktycznie od momentu, w którym tą płytę wydaliśmy, tą pierwszą. I ona powstała w specyficzny sposób, bo tam były w międzyczasie różne zmiany u nas w zespole. Znaczy nie przez cały okres tego czasu graliśmy w tym samym 5 już teraz osobowym składzie. Ale wydaje mi się, że jest zdecydowanie raczej kontynuacją tej treści z pierwszej płyty niż czymś zupełnie jakąś rewolucją. Mimo tego, że później był taki czas, że Kajetan nas na jakiś czas opuścił, przyszedł Paweł, to wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam można powiedzieć, że podświadomie nawet kontynuowaliśmy gdzieś tam podobne rzeczy. Tak, myślę, że jakby sam klimat pozostał, może mnie jest akurat tego elementu niewinności, ale jakby taki generalnie romantyczny zarys cały czas został. Ale w sumie tak myślę sobie, że jestem dosyć takim stereotypowym
stereotypową tekściarą, że tak powiem, w sensie czerpię dużo z mojego życia wewnętrznego, jeżeli chodzi o pisanie samych tekstów i jakieś inspiracje, więc teraz na pewno te teksty będą inne ze względu na to, że powstały w zupełnie innym okresie mojego życia, który jest bardziej stabilny, też powstały w krótszym czasie, więc też mam wrażenie, że te teksty teraz są bardziej takie wprost niż na tej pierwszej płycie. Na pierwszej płycie wydaje mi się, że był w nich taki bardziej, powiedzmy, senny, melancholijny klimat właśnie jakiegoś tam wspomnienia z wakacji na przykład, tak jak powiedziałeś. A teraz chyba one są troszkę bardziej surowe, tak można to nazwać. Więc, no ale taka tematyka sama w sobie zostaje podobna w sobie, czyli właśnie takie coś romantyczne klimaty, miłość i tak dalej. Czy ja myślę, że no, będziemy próbowali znaleźć wydawcę. Zdecydowaliśmy się, że płyta się nie pokaże tak szybko, że damy sobie trochę czasu na to, żeby coś tam porozkręcać przed wydaniem tej płyty, więc mamy plan na pewno do tego czasu zrobić jakiś klip, wrzucić 2-3 single, no i mamy nadzieję, że coś zażre w międzyczasie. Natomiast no nie jest to coś niezbędnego, no jeżeli się po prostu nikt nie zainteresuje, czy może nie będziemy w stanie też dotrzeć do kogoś tam konkretnego, no to jakby no zrobimy po staremu, nie? Czyli wydamy sami. Śniłeś mi się dziś fantastyczny i obłoki w słońcu. Sweet.